40 pracodawców z różnych branż kusiło swoimi ofertami zatrudnienia na targach pracy w słupskim Mechaniku. Uniwersytet Pomorski ma nowego rektora. Funkcję tę przez kolejną kadencję będzie pełnił ponownie profesor Zbigniew Osadowski. Sezon na drzwi otwarte w publicznych i społecznych szkołach podstawowych właśnie się rozpoczął. To świetna okazja, by poznać bazę i ofertę edukacyjną tych placówek. Niemal 40 pracodawców pojawiło się na targach pracy zorganizowanych przez Biuro Karier Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. To była już 8. edycja tego wydarzenia. Firmy produkcyjne z branży rolniczej i transportowej, ale też służby mundurowe z całego regionu zaprezentowały się na targach w słupskim Mechaniku. Pracodawcy poszukiwali zarówno osób z doświadczeniem zawodowym, jak i tych, które właśnie kończą szkoły i chcą zdobyć zawód. Potrzeby pracodawców są duże. W dalszym ciągu rynek pracy w naszym kraju, w naszym regionie jest rynkiem pracy pracownika. W tym roku, porównując rok do roku, w dalszym ciągu zmniejsza się poziom rejestrowanego bezrobocia, które my mamy w swoich bazach. No i to jest dobry akurat synoptyk na najbliższe lata. Myślę, że w dalszym ciągu będzie to tak przebiegało. Targi pracy przygotowane zostały przede wszystkim z myślą o uczniach słupskiego Mechanika. Pojawiła się na nich jednak młodzież również z innych słupskich szkół, bo też oferta firm produkcyjnych była szersza niż tylko związana z przemysłem mechanicznym. Dla uczniów targi były szansą na poznanie i rozmowę z przedstawicielami firm, w których po ukończeniu szkoły będą mogli rozpocząć pracę. Jednak choć potencjalni pracodawcy kusili młodzież zarobkami, warunkami zatrudnienia czy możliwością zawodowego rozwoju, część gości targów zapowiadała, że będzie szukać pracy poza naszym regionem, a nawet za granicą. Uniwersytet Pomorski wybrał rektora. Społeczność akademicka funkcję tę powierzyła dotychczasowemu rektorowi. Profesor Zbigniew Osadowski kierował uczelnią już 2 kadencje. Zgodnie z przepisami właśnie po 2 kadencjach powinien zaprzestać misji, jednak zmiana statusu i nazwy uczelni umożliwiła mu kandydowanie na stanowisko raz jeszcze. Rektor uzyskał blisko 90% poparcia głosujących. Był jedynym kandydatem. Funkcję będzie piastował do roku 2028. Pod rządami Zbigniewa Osadowskiego Akademia Pomorska została przekształcona w Uniwersytet Pomorski. Jest to największe osiągnięcie w historii słupskiego szkolnictwa wyższego. Sezon na drzwi otwarte w słupskich placówkach oświatowych właśnie się rozpoczął. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe prezentują swoją bazę dydaktyczną przyszłym uczniom i ich rodzicom. Organizują zwiedzanie szkolnych przestrzeni i przybliżają nowinki technologiczne wykorzystywane w edukacji dzieci i młodzieży. W bieżącym tygodniu w gościnne progi zaprosiły 2 miejskie szkoły, 6 oraz 8, a także 1 społeczna szkoła podstawowa STO. Licznie przybyłych gości szkoły podstawowej nr 6 barwnym programem artystycznym przywitały młode tancerki ze szkolnej grupy tanecznej. Natomiast dyrekcja placówki przedstawiła ofertę edukacyjną oraz wizję i misję nowoczesnej szkoły. Naszą szkołę przede wszystkim wyróżnia to, że jesteśmy w sercu miasta. To jest gdzieś tam nasza ponadczasowość i wydaje mi się element, który nas wyróżnia. To, że nasza oferta nie jest oczywista. Ja jako jedna z niewielu szkół, wydaje mi się, w naszym mieście, po pierwsze oferujemy tutoring, którego nie wiem, czy ktoś z podstawówkach robi. W szkołach ponadpodstawowych tak, to się dzieje. U nas ten tutoring rówieśniczy naprawdę funkcjonuje. Po drugie, mamy zajęcia webquestu od klasy 1 do 8, przynajmniej godzinę w tygodniu. Zajęcia webquestu, czyli w oparciu o nowoczesne technologie, czyli konkretnie iPady, które też gdzieś takim są elementem, który wdraża tego nowoczesnego świata. One są narzędziem pomocniczym, podkreślę, nie takim, bez którego zajęcia się nie mogą odbyć. No i co najważniejsze, choć wymienię to na końcu, to wydaje mi się, że relacje w naszej szkole one są bardzo ważne. My przywiązujemy dużą wagę do kompetencji miękkich, które w naszej szkole są rozwijane od najmłodszego do najstarszego tego ucznia z 8 klasy i potem to się przekłada na takie życie osobiste tych dzieciaków. Goście 6 mieli okazję zobaczyć nowoczesne sale lekcyjne, kąciki relaksu oraz pomieszczenia przeznaczone na ciekawe zajęcia pozalekcyjne, w tym kącik kulinarny, gdzie uczniowie łączą naukę języka polskiego z gotowaniem i w ramach dnia otwartego przygotowali przepyszne gofry. Na sali gimnastycznej czekały natomiast stanowiska z różnymi atrakcjami. Zabawy z tablicą multimedialną, język angielski na wesoło, zajęcia z wykorzystaniem okularów VR, Legolandia, kreatywne zabawy, tutoring rówieśniczy z iPadami.
Prezentacja szkoły numer 8 przyjęła podobny charakter. Przed odwiedzającymi placówkę zaprezentowali swoje talenty wokalne i muzyczne uczniowie szkoły. Przygotowano też prezentację dotyczącą tradycji, ciekawych wydarzeń i oferty edukacyjnej placówki. Zaprosiliśmy przedszkolaki z pobliskich przedszkoli, ale również tych, którzy chcieliby pływać w klasie pływackiej. Oferujemy zajęcia w klasach od 1 do 8, 6 jednostek lekcyjnych przez cały tydzień, pod opieką trenerów, współpraca z Stowarzyszeniem Skalar. Nauczyciele i uczniowie ósemki zaprosili swoich gości do zwiedzania klas lekcyjnych. Zaprezentowano miejsca, gdzie realizowana jest nauka oddziału szkolnego 1-3, a także pracownie, w których nieco starsi uczniowie uczą się informatyki, chemii czy fizyki. Dlatego nie mogło zabraknąć prezentacji nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, a także tradycyjnych doświadczeń i eksperymentów, do przeprowadzenia których młodszych kolegów zaprosili uczniowie klas 7 i 8. Natomiast dzień otwarty w pierwszej społecznej szkole podstawowej STO rozpoczęto od rozstrzygnięcia konkursu plastycznego zorganizowanego przez placówkę dla wszystkich słupskich przedszkolaków Mój Eko Przyjaciel. Wręczono nagrody i zaproszono wszystkich gości do wspólnej zabawy. Były występy artystyczne i oczywiście zwiedzanie szkoły, podczas którego przygotowano wiele atrakcji. Nie zabrakło ciekawych doświadczeń, zajęć sportowych, plastycznych i muzycznych. W organizację dni otwartych w każdej szkole włączyli się z ogromnym zaangażowaniem uczniowie tych placówek. To był sportowy, lekkoatletyczny weekend w najlepszym wydaniu. Chętni mogli wziąć udział w lekkoatletycznej sobocie z mistrzami, a mistrzów w szeregach Akademii Młodego Lekkoatlety w Słupsku, która była organizatorem wydarzenia, nie brakuje. Trener Czubak Tomasz już przedstawiała, rekordzista Polski w biegu na 400 metrów, trener Marka Zakrzewskiego, teraz bardzo osłyszane nazwisko, obecnie przybywający na zgrupowaniu kadry narodowej w RPA, szykujący się do startu w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich. Uczestnicy imprezy sportowe zmagania rozpoczęli od rozgrzewki, którą poprowadzili młodzi mistrzowie. Następnie ruszyły konkurencje sportowe. Zabawę i wspólną rywalizację rozpoczęły biegi na 60 metrów oraz skoki w dal. Następnie rozegrano konkurencję w rzucie piłką lekarską i pchnięciu kulą. Młodzi sportowcy rywalizowali w hali, a także na stadionie. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i nagrody. Chociaż przegranych tak naprawdę nie było, bo wygrał każdy, kto spróbował swoich sił w zawodach. W lekkoatletycznej sobocie z mistrzami wzięła udział bardzo liczna grupa uczniów ze słupskich szkół i ze szkół z powiatu słupskiego. W słupskim starostwie możemy podziwiać wystawę prac zmarłego 3 lata temu Kazimierza Kostki. Mieszkaniec Wodnicy uchodził przez lata za jednego z najlepszych rzeźbiarzy z naszego regionu. Artysta tworzył w drewnie, bursztynie, kości, malował i pisał wiersze. Tradycja, wiara, szacunek dla przyrody to wartości, z którymi się utożsamiał i które uczynił tematem swoich prac. Ważne miejsce w jego twórczości zajęła też tematyka sakralna. Był aktywnym uczestnikiem wielu plenerów rzeźbiarskich. Prace autorstwa Kazimierza Kostki prezentowano wielokrotnie na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i poza granicami kraju. Prace Kazimierza, rzeźbiarza z Witkowego Wzgórza, można podziwiać w słupskim starostwie do najbliższej sesji Rady Powiatu. Pod hasłem Cudowna Wiosna zorganizowano słupskie obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa i przywitano wiosnę. W tanecznej, kolorowej paradzie, która przeszła słupskimi bulwarami do centrum miasta, wzięli udział uczniowie i podopieczni słupskich placówek oświatowych. Uczestnicy wydarzenia zatrzymali się na ulicy Nowobramskiej, gdzie zostali zaproszeni przez zespół Belle Époque do zatańczenia poloneza. Tam też były występy artystyczne i animacje dla dzieci oraz stoiska promujące zdrowy styl życia. Odsłonięto słupskiego niedźwiadka szczęścia Fundacji Przystań.